Aborcjonistki są sojuszniczkami nieuporządkowanego życia seksualnego mężczyzn. Co by było, gdyby kobieta odmówiła swojej powinności macierzyńskiej? Nie byłoby nas tutaj. Kobiety zmuszane do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci powinny mieć pretensje do natury, nie do polityków. Na gruncie przesłanki eugenicznej życie niepełnosprawnego dziecka poczętego konkuruje z bliżej nieokreślonym dobrem kobiety, które w istocie stanowi wartość niższą niż życie ludzkie. To są słowa polityków i publicystów, które usłyszałyśmy w tym tygodniu i które mają usprawiedliwić wprowadzenie na życzenie Kościoła w Polsce bardzo barbarzyńskiego prawa, które naraża zdrowie i życie polskich kobiet, nas, naszych dzieci, naszych przyjaciółek, naszych krewnych. Nie zgadzamy się na to. Nagrywamy teraz dla Was następny odcinek programu Przy kawie o sprawie, jakby być ojcem, ale... Strasznie trudno nam się śmiać z wypowiedzi polityków. To wszystko nie jest śmieszne, to jest już śmiertelnie niebezpieczne, dlatego prosimy Was, wyjdźcie razem z nami na ulicę. Wszyscy i wszystkie, musimy tam być. Dziś jest czarny piątek.